Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Battlefield 4. Coś słyszę. Oho. Oho. Tak myślałem, coś słyszę, kurde. Kurde mać. Czasami jest tak ciężko trafić w coś, bo przeszkadza na przykład to, to, tamto. Idź pan w wuj. Okej. Coś jest na dole. Pewno, że jest. Kurde mać. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Ała, ała. No skubany. Jeszcze granata mi tu rzucili. Aha, zginął, dobra. Normalnie masz granata pod nogi za to, że nie zginąłeś. Błyskowy. Fuck. Tam coś jest. To już normalny granat. Okej, chyba wszyscy. Mamy tu jakąś windę. Pewnie do niej mamy się dostać. Aha. Jeszcze jeden typ i chyba Darlin mnie gra, przez to nie ten nie przepuści. Gdzie on jest? Tam jest. Nie dorzucę tam granatem, nie ma opcji. O. Aj, dupa blada. Kurde. Okej. Jeszcze jeden. Nie. Okej, wszyscy. Kurde. Ej, Rek, znaleźliśmy windę. No to włazić do niej, włazić. Co wy, kurde, jest robicie? Halo. Muszę ci to przyznać, Kana, znasz się na swojej robocie. Zwykli ochroniarze raczej nie poradziliby sobie w terenie. Nie mam wielkiego wyboru. Daj spokój, to coś więcej niż walka, gdy jest się przypartym do muru. Coś ukrywasz. Dobra, rozumiem. Masz swoje tajemnice. Przepraszam. Ciężko pozbyć się starych nawyków. No. Nie zawsze byłam związana z zespołem ochrony Jinche. Zgłosiłam się na ochotnika i mnie przenieśli. Skąd? Nic z tego, Irish. Dziewczyna musi mieć swoje tajemnice. Ty też nie powiedziałbyś mi wszystkiego o grabarzach. Fakt. Bądź pewien, że Chunk jest naszym wrogiem. Wspólnym wrogiem. Ale jak wszystko się uspokoi, jak już nam się uda, a wierzę, że wygramy, Chiny będą mnie potrzebować. Nie mogę zapomnieć, kim jestem i skąd pochodzę. Wiem, o co ci chodzi. Aha. Co jest? Zasilanie. Odcięli prąd. No właśnie, odcięli prąd, miałem to samo powiedzieć. Dobra, zbierzmy ammo. Oj, coś się ten dźwięk zaciął. Kurwa, ostrzał, Hanna, dawaj! Dobra. Ekie, tutaj, osłaniaj ją! Zajebać, skurwieli! Ale kogo, jak tu nikogo nie ma, człowiek? A, jednak są. Kurde! Schował się. A, dobrze! Nic nie widzę. Czysty. No bo ja strzelam, to czysty. Dalej. Teraz drugi ładunek. Co to jest? Podusza, ha. Wejście, czysto. Dobra. Zadostali się. Dobry.
poszło jakoś. Następni? Czy nie następni? Są. Czemu żeście mi zasłonili do cholery? Ciule jedna. Gdzie? Mówisz kochaniutka i masz. Ha! Gej! To było niezłe, kurczę. Przyznaję. Tylko teraz tak. O, o! W ostatniej chwili go zauważyłem, frajera. Kurwa. Pieprzony. Teraz już się tak nie dam zaskoczyć. Chyba. Dobra, przeładujmy sobie te bronie, bo może się zaraz zrobić gorąco. To mamy przeładowane. I Geronimo! Dobra, ale co teraz? O kurwa, co jest, co jest, co jest, co jest? Myślałem, że ktoś spadł. Dobra, czysto. No dobra, 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 nie poganiaj mnie do chuja. O! Da, ja mam tu przeskoczyć, o kurwa. O! What the fuck? Gdzie oni walą? Co to było w ogóle? O luju. A ja kompletnie nie ogarnąłem, co się dzieje. Jak ci oni byli? No i znowu to samo. Tutaj byli! Ja pierdzielę. Nie mam jakoś tu teraz traf. Ale co mam odpalać, bo ja... Oła! Dobra, nie ogarniam kompletnie, co ja mam teraz zrobić. Autentycznie nie wiem. Mam to wysadzić jakoś, ale... Jak? O, i spadłem! Serio. Nie wiem, jak mam tą zaporę samą wysadzić. Tak się zastanawiam teraz, którym przyciskiem było wysadzanie. C? Nie. C jest kucanie. V? Wypadł, padł, padł. To nie, to nie. V. Ale czym? Do wuja. Którym się wysadzało? Czekajcie, Q, E, R. Nie pamiętam. Nie pamiętam, którym się wysadzało. Czekajcie, czwórka. A, 9-0. Coś takiego chyba. Nie, no to jest nóż, to jest granat, to jest to gumbo. Nie wiem, nie wiem, którym się wysadza. Ten shit. No pieprzony bullshit, no. Ładunek C4. Zamknąć ryję, bo się stresuje. Wczytywanie, a to jakieś te rangi, srangi, kurde. Ale kto mi powie czym?
Ktoś mi powie czym, do cholery. Normalnie dostanie ode mnie talon. Wiadomo na co. O, pierdziele. Czekajcie, opcje. Przypisane klawisze. No i co, i tyle? Pojedynczy. No i co? No i dupa. Autentycznie nie wiem, którym jest ładunek. Stabilizacja, kucanie, leżenie, kucanie, bla bla bla, strzał, przedmiot. Wybierz gadżet. No 3, 4, 5 i tak dalej, ale nic nie mam. Rzut granaty, zmiana trybu ognia, włączyłem latarkę. Interakcja. Wróć. 4. To jest mina. Gówno mi z tej miny pieprzonej. 3. Aha. Kurwa. Jego mać. Tak. Jo pierdole, to było na 3. To było na 3. Wystarczyło to nacisnąć i nacisnąć. O, człowieku. Nie, przynajmniej troszkę żeśmy typa pozabijali. Gówno w klopie, kurde, jakie porównanie. Ale w sumie adekwatne. Oho. Oho. No to pięknie. Akurat to jest niemożliwe, żeby oni to przeżyli. Ale pewnie przeżyli. Nie mówię. Cholera! Jakiś gość się lubi zamoczyć, co? Musiałam wyciągnąć Irisha z kuchy. O tym chyba lepiej nie wspominać. Farciarz z ciebie. Pewnie stąd ta twoja ksywa. Ha, chciałbym. Reker, chodźmy! No, Reker! No chodź, Rek! Grilla? Chyba tak! Obiecała nam transport! Ruszcie, Rekę! No, mam nadzieję, że to nie jest jakiś fake. No i co teraz? Co jest grane? Do cholery. Aha, oni nie mogli usiąść, lol. To jest ten łeb. Gdzie mój wózek? Zniszczyliście go? Wy cholery... Patrzcie, rozwaliło się, lol. W mordę was by trzeba rozstrzelać, ale i tak byście wstali. Dobra robota, Reker. Ruska obrona zdechła, most powietrzny znów otwarty. Pani Major, to jak będzie z naszym transportem? Wszystko załatwione. Mówiliście, że chcecie lecieć na zachód. Przygotujcie się, macie 2 minuty. Tik tak, misiaczki, jazda. Co oni kombinują? Weź uprząż. Naszym zdaniem Walkiria wzięła kurs na kanał Suezki. Spokojnie, dostarczymy was tam. Ale wasz okręt będzie potrzebować pomocy. Ale o co znów kurwa chodzi? Może tak trochę grzeczniej, synku. Chińczycy opanowali północną część kanału. My musimy ją odbić. Wasz okręt płynie w sam środek szamba. Powodzenia. Dziękujemy, pani Major. O kurde. To ja wam dziękuję. Zabrać ich stąd. Jeśli Chang opanował kanał, Jincie wpadnie w jego łapy. Wracamy na okręt. Żałuję, że się nie utopiłem. Wszystko dobrze? Irish. Bo lubisz pić szkocką? Od 3 lat kropelki nie lubiłem. Postudiowałeś Notre Dame? Nie. Powiem ci, o co chodzi z Sołksyką. Chodzi o to... Miłego
Wow! No nieźle. Kurde. Patent. Aha, ogólnie ten dźwięk to coś tam wyskakuje, jakieś osiągnięcie na tym, na Originie, także tym się kompletnie nie przejmujcie. Strażnica, tu forteca, powtórz, źle cię słyszę, odbiór. Na północ od jeziora, w żadnym razie nie wpływajcie do prału. Cholera, jasne. Kapitanie, mogę spróbować morsem, powinno być lepiej. Odpada. Ścigające nas niszczyciele nie będą czekać. Jakie rozkazy, proszę pana? Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery. Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakujemy. Coś FPS-y spadły na chwilę. Coś tam mój komp ogarnia. Chyba przez to. Czytuj się. Campagno. To najgorsze 3 godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria. Ja. Płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowy królik i wojskowe racje. To jest wyzwanie. O! Pierdolek! Linki bezpieczeństwa, spraw! Jak będziesz żygać, celuj w przeciwników na ziemi. Sprawdzić sprzęt! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Ładunek! Gotowi! Dawać! Już! Już! No to naprzód. Ale kanał! Edżeryja. Wow. Jak to świetnie wygląda. Kurde. No, prawie trafiłem. Co my tylko tą broń mamy? No, mam nadzieję, że nie. Musi być. Nie no, coś tu mamy, dobra. Zobaczmy, jak tam wygląda to wszystko, no, jak zwykle. Kurde. Pozmieniane tu. Dobra, Skara zmieniamy na... co to było? Famas? Nie, AUK. AUK, AUK jest zarąbisty. Strasznie mi się podoba. Gadżet, kolejny gadżet. C4? Weźmy C4. Oj, oj, oj. Strasznie tutaj się dźwięk buguje w tej grze, strasznie. Pieprzony schował się. Kurwa, kurwa, kurwa! No schował się. No nie wierzę. Tam jest ich coś więcej. Dostał. O, zginął. Okej. Gdzie? Aha!
Taki snajper to nie snajper. O kurde. O kurde. O kurde. Nie mam RPG. Mam snajperkę i to jest jeden plus. Wow! Ale obrywałem. Od snajpera chyba. Dobra, ja tam nic nie widzę, żeby... A, tu jesteś. Się schował. Ah! Ja pierdzielę, dopiero co broń zmieniłem, nie? No bez jaj. No bez jaj, że od początku muszę zapierdzielać. A pewnie tak będzie. O, kurde. Jeszcze mi się broni nie pozmieniały. Bej, chuj. O, kurde. Dobra, tu dajemy ługa, tutaj to i lecimy. Tutaj zmieniamy na C4. A, bo weźmy to, zobaczymy. Może będzie lepiej. Okej. Tam się następny chowa. O, w locie dostał, jak pięknie. Kurde. Dobra, oznaczmy to. Dostał. Patrzcie, rozwaliłem go. He! To było proste. Tam jest snajper kolejny. Okej. Chyba już czysto teraz. Nieważne, nieważne. Trzeba lecieć do góry. Dobra, uzupełnione zapasy. Pięknie. O, o. Ja znowu zginę, to mnie coś trafi. Dobra, spadam, spadam stąd, spadam, kurde. Niedobrze. No niedobrze. Dobra, niech tam nasi sobie radzą jakoś. Czegoś ich też do cholery mamy. Ale czemu ten koleś tam na górze nie chce zginąć? Naprawdę, walę w niego. I patrzcie. O. A więc... To są bugi. To są po prostu bugi i kurde, gra się jak się grano. Chujowo. Dobra. O, 15 hapsów. 4. I ginę! I... Kurwa, ginę. By to szlak trafił. Mam nadzieję, że nie od początku. Chwila, chwila, chwila. Nie, dobra, to jest od tego momentu. Okej, to mi pasuje, to jest spoko.
Dobra, jakoś trzeba teraz tam przejść, kurde, dalej. Gościu z RPG w ogóle. I znowu ten sam typ jest u samej góry, patrzcie. No ale teraz go zabiłem na przykład. Przedtem się za cholery nie dało. A my jesteś suko. Ło! Ale ich podrzuciłem granatem przynajmniej. Dobra, mamy srebro przynajmniej. Git. Tylko teraz co na dół? Całkiem na dół, czy gdzieś tutaj na dół? O kurde. What, what, what? A ja nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Dobra, spadam stąd. Kurwa jego macie. Nie wiem, co tu się dzieje nawet, no. Gdzie oni są? Tu jest jeden frajer. Jeszcze jeden gdzieś jest. Kurde, w naszą strzeliłem. Ktoś coś? No ktoś coś tam. To niedobrze, że widzisz helikopter. Dobra, próbujemy iść tutaj dalej. Ciul ci w dupę. Tu gdzieś jest. Ha! Wiedziałem. Dobra, co teraz na dół? Tak, chyba gdzieś tutaj. Aha, do włazu pewnie. Bo gdzie indziej, nigdzie indziej. Dobra, kochani, już będziemy to kurczę do końca jechać, bo to już coś czuję, że dużo nie zostało, bo to jest w sumie ostatnia misja kampanii. Także pójdziemy dalej. Dobra, ale czemu tutaj się kurczę? Chodźcie, chodźcie. Bo tu się pali mi pod nogami, a wy co? Gdzie oni poszli? Halo? Tu jest gdzieś przejście? Ja pierdolę, nie założyłem przejścia, ja to jest na łeb. O kurde! Ale się wystraszyłem. Pak, ja pierdzielę. Dotarłeś. Grabarze przez górę, ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Właśnie. A potem jak... No, to fajnie. Dziedzicze, co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Dziedzicze ma się dobrze. Zaprowadzę was. Sierżancie Pakowski. Co z nimi? Żołnierze, zostańcie z nimi. My pójdziemy do izby chorych. Pan przodem, sierżancie. No, co jest? Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma kuj. No, i coś ci się język załatwi. Tak
bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą. Tutaj? Teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. No chodźcie, chodźcie, bo tu jest czysto. Chyba, że znowu nie tutaj. Atak synchroniczny. Nie no. Aha, tutaj, dobra. Jup. Kurde. No ba. Skurwiel. Jeszcze żyje. A nie, nie żyje, dobra. Jest czysto. Jesteśmy w drodze. Są ze mną grabarze. Pośpieszcie się. Dobra, lecimy, lecimy. Lepiej późno niż wcale, żołnierz. Musimy go stąd zabrać. Spokojnie, bardzo długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. Mój głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się niczym. Rani z Shiwana. Tybci. Buchan. Mijonie trzeło dochodłe. English, please. Przyszli po mnie. Od Changa. Masz weź tam. Musimy cię stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart. Irish Wrecker, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też. Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić, to braci, bez strachu, to już przegrałem. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Otwórz drzwi, sierżancie. Ktoś te drzwi otworzy, czy ja mam otworzyć? Bo troszkę nie ogarniam. Okej, chyba ja. O kurde. Nie rób tego, ani mi się bać. Wow. Już dobrze. Jednak się udało. No ale co teraz? Wokół nadal pełno chińskich żołnierzy. Poznali go. Wieść się rozniesie. A to co? Co to było? To Chang. Ma okręt gdzieś na północ od nas. To suki syn pogrzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. Odpowiemy? Nie mamy nic. Nic już nie zostało. Nawet C4? C4? C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4. Ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Irish. Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, Bach. Pokaż. Wrecker, Irish, chodźcie. Hanno, na pewno chcesz dołączyć? Dziękuję. Niech szczęście dziękam. Z Bogiem. No dobra, no to lecimy. Słuchajcie wszyscy, przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Piorunki. Bez gadania, zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Zatop okręt Changa. To już chyba będzie ostatnia misja. Także... Związałam się z tym, co symbolizuje. Właśnie na ten ponton.
Chyba musimy poczekać, jak oni wszyscy się tam przejdą. Okej, teraz my. Jesteś w porządku, pana. To dla pana się żyć. Ty zostajesz, Pak? Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Walkirii. Niedługo wrócimy. Hurra! No to ogień. Gdzie ten pierwszy statek, kurde, będzie w ogóle? To on tam na wprost tak świeci? Zaraz ten, zaraz dojdziemy do 40 minut chyba nagrania. No, w sumie. Mam nadzieję, że nam się uda w tym odcinku, kurczę, rozwalić ten statek. O kurde. No też żeśmy poszli na całość. Tu nas nie widzą. Szykować się. Ło. Bez obaw. To niezawodny sprzęt. Tak, jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł mi z serca. To co, wysadzamy ten statek, czy nie? Forteca. Tu grabasz 3. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, odbiór! Ledwo się trzymamy! Szlijcie ich na dno! Wysadzaj, Hanna! Się robi! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadaj mi to! Trzeba będzie zejść na dół! O lol! Okay. Wystarczy jedna osoba! Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Iris, pamiętasz? Mam farta. Daj mi to, dawaj. Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek. Mój kraj potrzebuje cię żywej. Nie zejdziesz na dół, kropkę. No dawaj, Ewy, bierz... Kurwa. Daj się tutaj... Kogo mam wybrać? Umierają ludzie, daj mi ładunek, Reker. To mój okręt, Hanna. Damy jej tam. Niech spada. Naciśnij przycisk. Hanna! Turpystyny! Gotowe! Naciśnij przycisk, Reker! Zabijesz ją! To co, naciskamy, nie? No to już. Bang! Się poświęciła, Reker. Oddała życie za wszystko, w co wierzyło. Forteca Tłogar, grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A czy tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić, musimy się wycofać. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. Myślę, że poświęcenie Hanny było jak najbardziej prawidłowe. Ponieważ ekipa musi się trzymać razem, grabarze i tak dalej. Patrzcie, kurczę, akurat koniec. Dobra, 40 minut. 40-minutowy filmik wrzucę.
Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała kampania Battlefielda 4. Jestem po prostu zdumiony, że coś takiego w ogóle twórcy zrobili. I jestem zdziwiony też, że sam w to nie grałem wcześniej, nie? Bo naprawdę świetnie mi się grało i żałuję tylko, że tak krótka była ta kampania. Bo naprawdę pięknie to wyglądało. Już wiecie, nie wspominam o grafice i tak dalej, bo wiadomo, grafika jest jaka jest, no jest na miarę po prostu naszych czasów, naprawdę ładna. Ale kurczę, kampania, no coś w sobie takiego miała, że bardzo mnie przyciągnęła. Bardzo mnie przyciągnęła, bardzo mi się podobała. Nie to, co na przykład, nie wiem, w Call of Duty Advanced Warfare, tam kampania była taka dziwna troszkę, no. Nie podobała mi się, naprawdę mi się nie podobała, a tutaj jest, no, 180 stopni, no kurde, 280, 300. Ja pierdzielę, ta kampania była zajebista. Ludzie, polecam wam ją, naprawdę. Grajcie w kampanię Battlefielda 4, bardzo wam się spodoba. Okej, kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku i w tej serii. Mam nadzieję, że wam się seria i ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, komentujcie filmy, bądźcie na bieżąco na fanpage'u, zawsze tam wrzucam wszystkie filmy. No i do zobaczyska w kolejnych let's playach na moim kanale. Trzymajcie się, hej!